Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Małgorzata Rozenek. Jest ze mną Tatiana. Jestem. Mam Irenka. Jestem. Jest jedyna niepowtarzalna Dorotka. Jestem. Dorotka już przez dwa odcinki nas urządziła, więc teraz przyszedł czas na trzeci. Tak nas urządziła, że już ma plany, jak przebudować cały pałac w Radziejowicach. Ładnie. Tak nam rury poskleja, że... Dorotka. Boże. Irenko, ty decyduj może. Ja mam decydować. Okej, okay, dobrze. Irenka to pizzę zamówi. Jedziemy na warzywno. Jedziemy na warzywa. I kurczak pieczony. Dużo błonnika, Irenko, pieczony. Dużo błonnika. Boże. Irena. Irena do domu. Miałam dobre intencje, tak? Dobre intencje miałam. Oczywiście, że tak. To jest najważniejsze, że tak. W każdym razie dziewczęta nie mogą być głodne, bo dzisiaj czeka ich jeszcze cięższe zadanie, Dorotko. Dokładnie, dzisiaj będziemy rzeźbić w drewnie. Dokładnie. Już nie mogę się doczekać, co nasze dziewczęta wymącą w tych heblach. No okruszki niosę, no. Aha! Gośka. No, dobra. Nie. Ręką. Nie pytam gościa. No, ona paznokcie pomalowała Gośka. Po prostu. Nie patrzymy, ten botoks w ramię wciskałyśmy. O, teraz wydało się. Nerwy jej uszkodziło i teraz nie trzyma. Gdzie się tam podziały? Sztućce trzymam, ha? Halo? Tuśca trzyma. Nawet palce nie możesz zgiąć. Ale to tak troszeczkę chyba nie w stylu projektu Lady. No właśnie. No bo Tatiana mi tam klej nałożyła i mi się skleiła. Tak na płasko? O, patrz, coś mi podjumał. Ktoś już ci zabrał. W tłumie byłaś, to nie zauważyłaś. Weźcie mnie, przybierzcie, masz to rękami w ręce. Któraś z dziewcząt kradnie srebra. Dokładnie. Radzie o, patrz, patrzcie, widać kto ma. Kto ma? Gdzie? Ta obok. Ej, czekaj, ja mam jakieś czary. Odzyskała. Mam kałasz, nie mam. Widelec odzyskała, patrzcie. Bo ona ma... Zyskałaś Gosia ona widelec. Ma... Aha, już nie! Irena, weź mnie przebierz. No ty jesz. Oj tam. To po tym jak zjesz, to cię przybiorę, tak? Tak. Gdzie ja lezę? Do Wielu czarnej idę. Zmienić. Idę powiedzieć, żeby nie kradła. Dobrze. To ta czarna kradnie. Widelec. To ona kradnie! Bo ona ci ukradła widelec. Zobaczcie. Ona kradnie srebra. Ona tutaj. I już ucieka, patrzcie, ucieka. Jak ja nic, wiecie co, jak nic, tak. Tu... Tutaj, gdzie są te takie cienie, powinno być złoto, ale czarna ukradła. A wiecie, że czemu ona nosi rękawiczki? Żeby odcisków palców nie zostawiać. Żeby nie było odcisków palcy. Dokładnie, Dorotko. No nie. No, ale nie. Jeszcze talerz kradnie. To, nawet jakby zostawiała odcisków, Gosia już by przypomniała jej się kuchnia z domu, przyszła. Kuchnia afrykańska, zobaczcie. Rodową porcelanę zabiera, no. Nie wierzę po prostu w to. Nie, to jest niedopuszczalne. Nie, ona po prostu idzie jeść. Nie. Jeszcze się śmieje, że ukradła. Co za bicza, no. Pewnie sobie mówi, robić uczestniczki. O, na dokładnie. Pewno. Tak, zdecydowanie. Może to ona chce wygrać Project Lady. O nie. Może. Ja ją zwalniam. Nie, Irena. Przestań. Irena, kto Irena, nam będzie sprzątać? Irena. Zatrudnimy nową. Weź Irena. Te hormony. Ja wiem, menopauza i to sprawa, ale spokojnie. Irena. Nie. Proszę nie, cię. Nie. Irena, mówię do ciebie, posłuchaj Irenko, mnie. Co ci się stało? No właśnie, też się zastanawiam. Tyle po mną na parter. Dobrze. Czepło. Czepło mnie. Dobra, Gośka. Dorotko. Przybieraj się. Co robisz w ogóle? Zdejmij spodnie. Zdejmij. Aha, ta ręka została dalej. Cóż. Tatiana. O Boże. Tatiana. Ja czasami do siebie mówię, lubię. Dobrze, tak więc czas chyba wyłączyć wolną wolę, bo już jest 9, tak więc czas zacząć. Tak. Prawie 10. Trzeba zabrać się za prawie zadanie, 10, Dorotko. Dokładnie. Mamy opóźnienie. Dorotko. Bierzemy drewno w swoje ręce. Dorotko, jaką rzeźbę chcesz zrobić? Ja myślę, że konia. Nie ma. Specjalnie na Małgosi. Dobra, to tak więc niech wszystkie zrobią rzeźbę konia. Coś mi się wydaje po prostu, że Dorotka przekaże tą rzeźbę. Aha.
Rozumiem. Emilia minusik. Tak, zdecydowanie. To mi się wydaje, że nikt z rąk Dorotki trafi do Małgosi w wiadomych celach. Wiesz co, Iranko, to myślę, że tobie się bardziej przyda. Mi się nie przyda. Ja to też sama zadowalam. A właśnie takim konikiem? Nie. Nie, z w każdym razie. W nocy. Jedna ma karny ten kącik. Tak. Ty w sypialni zawsze jak spadasz ten z konia, to uderzasz się w lampkę nocną. Gocha, błagam cię. Gośka, pragnę ci zauważyć, że nie mamy lampek nocnych. No bo właśnie. Wszystkie już ten... Tatiana rozwaliła. Stukła. Potukła. trzy uczestniczki nie stawiły się. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to się Tatiana stało tylko dlatego, bo notuję oczywiście. Ja tak chciałam sprostować to, tę insynuację, dlatego że to Małgocha wpychała sobie żarówkę tam, gdzie nie trzeba. Świeciła? Świeciła, więc koniec tematu. No, oczy ci świeciły. Jedna Małgośka, jedna żarówka. Dobrze. Ja przynajmniej jedną, a nie tak te dwie. Drogie dziewczęta. Że ja? Ty halogena wrzucasz. Nie, Tatiana. No ja myślę. Jak się nazywały takie te długie łazienkowe, takie stare kuchenne jeszcze? Jarzeniówki. Jarzeniówkę sobie wkładasz. Ja. Mieści się? Pewnie ja myślę, tak. Irena, ty ja myślę, że tą taką kulkę plazmową, co tak się wiecie. O Jezu. Boże. Dorota otwiera nam tutaj takie nowe możliwości. Tak, zdecydowanie nowe możliwości. Nie próbujcie tego w domu, tak? Nie. Ale widzę, nie. że uczestniczki sobie bardzo dobrze radzą. Tak, tutaj tak, w ogóle dokładnie. Jakaś piłuje. Piłuje powietrze. Wszystkie wiedzą, jak koń wygląda. Jakość normalna. Normalna. Hania, okej, okay, dobrze. Okay, okay. Dorotko, a twoja? Oczywiście, wspaniała. A jak żeby inaczej? Jak żeby inaczej? Dorota z koniem obeznana. Karolina jeszcze nie skończyła. Już skończyła. A jednak? Normalna. Normalna. O, tutaj Sophie skończyła. Normalna. Normalna. Tak. Tu dwie dziewczyny skończyły. Normalna. 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 Tu widzę, Monika skończyła. Zaraz skończyła. Kończyła. Normalna. Normalna. Karolina wyszła. Normalna, bo już skończyła. A, rozumiem, no tak, normalna. Dobrze. Normalna. I? Normalna. Normalna. Nikt, a jeszcze, przepraszam, a Miranda? Tam z tyłu? Tam z tyłu, w oślej łapce. Tak, już jest sprawdzone, ale jeszcze tutaj Katrina Kulor robi. Katrina jeszcze. I może ja myślę, że to może być nadzieja. Nie. Tak? Mi się nie myślisz? Myślisz. Długo pieści tego konia? Dziewczuła. A nie, słuchajcie, ja Miranda, prostu, dopiero teraz. Ja nie mogę się doczekać, aż będą zajęcia ogrodnicze i chcę zobaczyć, jak dziewczęta sobie poradzą ze szlauchem. No normalna, niestety, normalna. Tak normalna, nikt wszystkie... nie dorównał tobie, Dorotko. Dorotka jest najlepsza. Dokładnie. Wiem. Tak więc trzeba sprawdzić dziewczyny po umiejętnościach, tak jak... Oczywiście. Jak najwięcej umiejętności wskoczyło. Tak więc... Ona ma majsterkowanie 86%. Majsterkowanie oraz ogrodnictwo muszą zobaczyć i wewnętrzną harmonię. 9. Nie, 1 majsterkowanie. No ale przecież to robi podsumowanie wszystkich. A, no Irenka. Tak. A, zapomniałam. To poczekajcie. Wewnętrzna harmonia. Tak więc wewnętrzna harmonia 2, ogrodnictwo 1 i bardzo mało. Bardzo, i majsterkowanie nie, prawie 2. No dobrze. Prawie. Prawie. 2 dużo. I pół. Tak, pięknie. Majsterkowanie tak jak poprzedniczka. 1,8. A gorzej z ogrodnictwem. Tak, ale przyłożyła się do medytacji. Bardzo. Tak. No tak. Ta medytowała, widać, bardzo skupiona. Majsterkowanie tak. Średnio i ogrodnictwo niestety też. Ogrodnictwo bardzo, bardzo średnio. Bardzo kiepsko. Niestety. Emilia. Majsterkowanie, to ty w ogóle nie przyszłaś na zajęcia z majsterkowania, tak więc... Ja myślę, że to... No. Ja myślę, że ona coś kombinowała. Majstrowała przy jakichś elementach, stąd po majsterkowanie. Myślisz? Myślisz? To może być bardzo podobne. Tak. I to by tłumaczyło, dlaczego tyle obiektów jest zepsutych u nas. Dokładnie. Kradnie nam baterie. Ma bo inne tam. Duracelle. No. W każdym razie. Trzeba zanotować.
54, no w normie. Ogrodnictwo bardzo całkiem rozwinięte. Całkiem tak, dobrze. Majsterkowanie, to jest dno, po prostu dno. Dno totalne, dno 4 metry mułu. Iranko na zielony paseczek, poproszę. Zielony, Irena, zielony. 44, o. Zielony. 44, majsterkowanie, no, jak... Bardzo dobrze. Ogrodnictwo bardzo leży, po prostu leży. Chyba jej wtedy tam opadło. Tak? Chyba. Myślisz? A możliwe. To dlatego pewnie leży. Wewnętrzna harmonia okej. Okay. Tak. Majsterkowanie też okej. Okay. Ogrodnictwo bardzo słabo. Słabo, bardzo tak. Słabo, i to chyba jednak właśnie Melanie opadł. Konar nie chciał zapłonąć, zdecydowanie. Niestety. Nie dziwię się. Dobrze, tak więc tutaj... Wewnętrzna harmonia słabo, średnio. Katarina. Uuu, ale znaczy... jakie majsterkowanie. Majsterkowanie, postarała się bardzo. Jestem pod wrażeniem. Niestety z ogrodnictwem gorzej. No niestety. Tak. Chociaż i tak lepiej niż niektóre poprzedniczki. No, zdecydowanie. Prawda. Monika. Wewnętrzna harmonia. No gorzej niż... Były lepsze. Gorzej, wyniki. Były lepsze. Zdecydowanie były lepsze. Majsterkowanie. Majsterkowanie. W miarę okej. Okay. To jest w normie. W normie, ale ogrodnictwo. Ogrodnictwo leży totalnie. Leży i kwiczy. Oj, nie skorzystały z lekcji Dorotki. Wewnętrzna harmonia prawie w ogóle. Karyna. W ogóle. Nawet 50% nie ma. Nie, Karyna, oj, ale ona ma majsterkowanie i ogrodnictwo, tak. Ogrodnictwo ma bardzo dobrze rozwinięte w porównaniu do poprzednich dziewcząt. Tak. No, tak, ale nie. A spójrzmy na... To jest... Monika Black. Monika, ogrodnictwo. Ogrodnictwo, wow. Wow, świetnie. 20. Wow, 20. Ale to wewnętrzna harmonia bardzo źle. Majsterkowanie jest też. Tak. I majsterkowanie tak samo. Ojej, nie, no nie, i została nie. Miranda Red. Wewnętrzna harmonia średnio, bardzo średnio. Majsterkowanie bardzo i ogrodnictwo, ojej. Bida. Ale ja sądzę, że to czas, abyśmy zasiadły... Podjęły decyzję w gabinecie naszym. Tak, zdecydowanie. Tak Dorotko, więc... potowarzyszysz Małgoni w pokoju decyzji. Z wielką chęcią? No tak, tutaj. Małgonia. Będziesz pocieszać dziewczęta. A w tym, Jezus, Dora, myślałem, że w tym końcowym. No w życiu bym ci nie dała swojego nie miejsca albo Tatiany miejsca. Jak to, my nie jesteśmy ekspertkami. Racja. Niech one się błaźnią. Gonia. My się nie błaźnimy. Kible szorować. Tylko to potrafisz. Lecisz do zębów? Się dają. Słucham? Lecisz troszeczkę do zębów? Nie. To jest zdecydowanie niepotrzebne. Dobrze, i tak nie wiesz, czym czyściłam twoją. Irena. Twoją, ale co twoją? Zresztą do zębów czyściłam. Mnie się nią zabawiała. W każdym razie, ja bym chciała poprosić... Chciałbym poprosić Melanię. To czekajmy, bo Melania chyba jeszcze się, kochana. Melania ma... Melania jeszcze nie przybyła na miejsce. Różowe ombre. Jest, już przybyła na miejsce, dobra. Wyścigaj się szybko w majty. Dobrze, tak więc Melania. O nie. Głos, czas usiąść. Irena, czy musimy wąchać ten odór? Irena, otwórz okno. To się nazywa urynoterapia. Witamy cię, witamy cię, Melanio. Weszła i przeklnęła od nas samym wejściu. Co mi spod pachy idzie? Ja ją chciałam pochwalić, ale niestety Gosia, daj mi skończyć. Ja nic nie mówię. Nagrabiła sobie u mnie w tym momencie. Chciałam tylko powiedzieć, bo chciałam jej pochwalić za te dwa plusy, które mnie zdobyła za zadania poprzednie, za swoje ogarnięcie i przygotowanie do zajęć, aczkolwiek no niestety zrównała się z poziomem innych dziewcząt, wracaj do plepsu. Bo ona ma WKU. Co? Usiądź. Ona ma WKU? Tak, Tatiana wie, o co chodzi. Ja wiem oczywiście, o co ci chodzi, Gosiu. Gosiu, nie kończ. Nie kończę. Dorotko, nie ty tym też razem. Nie. W każdym razie, chciałbym poprosić nieładnie.
Dorota. Dorota. No siusiu mi się chce. Mogę ja w majty? Nie. Możesz w majty, nie. Proszę bardzo. No i po nogawce. Chciałabym poprosić jeszcze do nas Karynę. Karynę. Karynę, zapraszamy. Karyna. Karyna, siadaj. Gdzie tam? Nadal. Aha. Karyna. To ona każdy chyba... przeszkodzi się zatrzyma? Wiecie co? Naprawdę? Wiecie co? Wydaje mi się, że nie jest trzeźwa. Możliwe. Weźmy aczkolwiek... komat. Zobaczcie, Karyna, nawet jest chciałam... woń alkoholu. Zobaczcie. Karyna, kuchnie. Chciałam ci powiedzieć, że załapałaś u mnie dwa minusy, aż dwa minusy. Nie przygotowałaś się w ogóle do zajęć medytacyjnych. Dorota była tobą zaszokowana i zniesmaczona. Dokładnie. Zdegustowana totalnie. Nie urządzę jej domu. W każdym razie zdobyłaś immunitet za zadanie numer 2. Twoje drzewko było najlepsze, więc jesteś bezpieczna. Opuść ten pokój, nim zaświernie alkoholem. Dobrze, czy chcesz jeszcze z kimś porozmawiać? Ja myślę też, że ten włamywacz też był do niej. Bardzo możliwe. Pewnie przyniósł jej alkohol. Chciałabym porozmawiać jeszcze. Bardzo chciałabym porozmawiać jeszcze z Mirandą. Z Mirandą. Właśnie się zlała w majty. Proszę ją wyczyścić. Podłogę czy Mirandę? Mirandę. Dziękuję bardzo. A jaka jest różnica? W każdym razie chciałbym ci powiedzieć, Mirando, że załapałaś u mnie aż trzy minusy. Pierwszy jest za zadanie medytacyjne. Skończyła się chyba jako pierwsza, czy jako druga. Nie przykładałaś się w ogóle do niczego w przeciągu tych trzech dni. Twój krzaczek był tak goły, że masakra. Oczyściłaś go to całkowicie, a to nie o to chodziło. Natura przede wszystkim. Cztery minusy. Czwarty minus. Trzeci minus za to, że masz najmniej umiejętności ze wszystkich dziewcząt, z czego jest mi bardzo, bardzo przykro. Mogonia, twoja rączka. Bo Mogonia gustownie zasiada. Co łaska. A czwarte właśnie te przekleństwa, twój język, młoda panno, twój język. Chcę ci powiedzieć po prostu, żebyś panowała nad tym, co mówisz. I Wiesz? Ja proponuję, abyśmy udały się teraz na naradę. Na naradę. Tak. Zdecydowanie, tak więc Miranda, dziękujemy tutaj. Ci, Mirando. Dziękujemy. Zapraszam Małgonię. I Dorotkę. I Dorotkę. Dorotko, dołączysz do nas? Jasne. Nie zatrzyma się na przeszkodzie. O, oczywiście Dorotka się nie zatrzyma na przeszkodzie, bo nie piła. Trzeźwa. No dokładnie. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Na początku moją kandydatką do opuszczenia Projectu Lady była Karyna. Aczkolwiek Karyna, Dorotka, jak sama zauważyłaś, wygrała immunitet u ciebie w twojej konkurencji. Więc Karyna nie może odpaść, więc ja proponuję, aby z programu odpadła Miranda. Tak, Miranda. W sumie najmniej się rozwija ze wszystkich dziewczyn. Jeszcze potem... mały rzut oka na to, jak tutaj... Na umiejętności. Źle. Bardzo kiepsko. Wewnętrzna harmonia nawet nie doszła do drugiego poziomu. Bardzo źle. Majsterkowanie... Ogrodnictwo fatalnie, majsterkowanie fatalnie. Fatalnie. Nawet ja myślę, że z niej może być ewentualnie co najwyżej artystka. Lepiej niech śpiewa. Albo rysuje. Albo maluje. Tak. Dokładnie. Tak. No to co, Gonia, przekażesz jej tę nowinę. Tak, pójdę tak. Powiedzieć przykrą nowinę. Tak więc, Gosiu, chodź tutaj. A bo weźcie ją, zawołajcie do nas. Gosia. Właśnie, nie, zawołaj... przy wszystkich dziewczętach, trzeba. To gdzie przy wszystkich? Gonia, przy Gonia, wszystkich. Powiedziałam. Gon. Podłe. Nie, może nie. Odejdź, no dobrze, odejdź. Odejdź, tak, odejdź. Odejdź. Tak więc, Goniu, gustownie podejdź z tą rączką. Tak, podchodzę. To była Miranda, tak? Tak, Miranda. Miranda, było nam miło, ale twój czas się skończył. Zagaś swój płomień i opowiedz mnie. Prosimy oddać perły. Prosimy. Hej, to jest strój. Oddaj ten zwykły. O, tutaj. O to. O, tak więc dziękujemy ci bardzo. Tak, dziękujemy ci bardzo. Tam są drzwi, możesz ładnie opuścić project. Tak, tu są drzwi i tutaj ciebie pożegnamy. I co? No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Koleje losów w projekcie Lady po prostu toczą się
torem, który jest niezbadany i nie wiadomo, kto odpadnie. Oj, jak widać, że nie jest zadowolona dokładnie z tego, że odpadła, aczkolwiek no niestety sama sobie na to zapracowała. Sama sobie zapracowała swoją postawą odnośnie zadań Doroty, jak i swoim słownictwem, tak? Słownictwem w dodatku przy nas. Pierwsze jej słowo, jakie powiedziała po wejściu do naszego pokoju, no to nie było godne damy, tak? Krakać by można było i krakać. Oj, krakać dokładnie, niestety było. Z zadaniami ode mnie też sobie nie poradziła, także... Całkowicie. Jestem przykro, widzicie, już nie chcę być filmowana, więc po prostu... Kończmy to. Zostawmy ją. Tak, czas skończyć. Tak więc... Małgosiu, mam nadzieję, że filmik się wam podobał. Jeżeli ktoś nie widział wcześniejszych dwóch części, zapraszam na kanał Sims Week i do Happy'ego. Tak, wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Dziękujemy Wojtkowi, że wystąpił jako Dorotka. Szelongowska. Było mi bardzo miło. Nam również. Nam było bardzo, bardzo miło. Tak. Dokładnie. Złodziej? Nie, to sprzątaczka. Nie, sprzątaczka wróciła. Czarna. Znaczy w sumie złodziej się zgadza, tak? W sumie. Poszła kraść srebra. Nie, złodziej na dole. Dobra, Gonia. Dobra. Tomek. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa. Pa. Pa.